Ani wiek, ani płeć, ani nawet kondycja nie były najważniejsze. Przede wszystkim liczyła się chęć bycia razem i umiejętność czerpania frajdy z aktywnego spędzania czasu. Kolejna, tym razem już 13. edycja regionalnego rajdu rowerowego Rowerowa Gmina Mykanów, przyciągnęła na start około 200 sympatyków jazdy na dwóch kółkach. Ja lubię jeździć, moi koleżanki, koledzy lubią jeździć, jeździmy codziennie, a to jest takie podsumowanie, to jest takie spotkanie z całą grupą, nie na wyścigi, tylko dla relaksu, żeby się spotkać, przejechać na świeżym powietrzu. No, żeby my już jesteśmy w takim wieku, że musimy trochę dbać o i o zdrowie, i o energię taką, żeby była. I dlatego jeździmy sobie. Koordynatorem wielu poprzednich edycji imprezy był sołtys Nowego Kocina Grzegorz Grabara. Choć wiek i kondycja już nie te, co przed laty, pana Grzegorza i tym razem na starcie imprezy zabraknąć po prostu nie mogło. 9 godzina, to już jest tyle osób. Warto jest jej. Tylko z tym, że mieszkańcy tutaj bardzo obcy przyjeżdżają. Swoich nie ma. No ale ogólnie to dobrze się zapowiada. 35-kilometrowa trasa rozpoczęła się i zakończyła w Nowym Kocinie, biegnąc m.in. przez Stary Cykarzew, Mykanów czy Lubojnę. Jednym z organizatorów imprezy jest od lat Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Mykanów, które zadbało m.in. o to, by do uczestników trafiły atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów. Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, na czele z panem wójtem Dariuszem Pomadą, panią prezes Banku Spółdzielczego Krystyną Skoczylas, panią Barbarą Podolak, która również mocno wsparła nasze wydarzenie, oraz wszystkim sponsorom, dzięki którym mamy liczne nagrody, które można wygrać w dzisiejszym rajdzie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy bardzo mocno zaangażowali się w organizację tego rajdu. Wspólnocie Gruntowej Nowego Kocina, Radzie Sołeckiej, gospodyń wiejskich z Nowego Kocina i mieszkańcom Nowego Kocina, którzy zaangażowali się, pomagają. Dzięki nim co roku spotykamy się w Nowym Kocinie, dzięki nim ten rajd ma taką tradycję i dzięki nim również możemy co roku zapraszać mieszkańców naszej gminy, okolicznych miejscowości do wspólnego udziału. Nie po raz pierwszy w imprezie aktywnie uczestniczył też wójt gminy Mykanów Dariusz Pomada, który objął nad wydarzeniem patronat. Włodarz gminy zachwala walory mykanowskiej ziemi i podkreśla, że infrastruktura dla miłośników jednośladów w tej okolicy wciąż się poprawia. W Lubojence będziemy budować w porozumieniu z powiatem drogi scaleniowe i tam powstanie bardzo fajna droga, praktycznie od Częstochowy można będzie dojechać do Lubojenki, a potem planujemy następną drogę rowerową przez Topolów, Radostków, Rybną tutaj w rejon Kocinki, w te urokliwe nasze miejsca. No i potem do Ostrów można będzie dojechać. Tak myślę, że 40-50 km pojawi się ostatnio razem na Wyżyny. Wybudowało też szlak rowerowy, oznaczyło go. Zbudowało takie miejsca odpoczynku, obsługi, które tutaj też w Nowym Kocinie mamy jedno z tych miejsc, drugie na Jamnie. Także myślę, że rowerem będzie można za chwilę wszędzie dotrzeć i naprawdę fajnie się odprężyć. Co roku organizatorzy podkreślają, że kolejne edycje odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. W tym roku, choć delikatnie pokropiło, aura okazała się dla uczestników łaskawą.